Mr. Green, Mr. Green, where will he take you today? W siedzibie redakcji MMA News są organizatorzy bardzo dobrze zapowiadającej się organizacji ICW MMA. Lech Skupień i Marcin Miszewski, witam. Dzień dobry. Witamy. Zanim przejdziemy do takich konkretów, chciałbym zapytać, jaki jest wobec tego podział w waszej organizacji? Ja się zajmuję tam marketingiem umowy, dopinanie takich spraw z firmami, organizacja, jak to ma tam gdzieś tam wyglądać, techniczne sprawy takie. Matchmaking to ja, pozyskiwanie zawodników, dopinanie rzeczy z telewizjami, dopinanie rzeczy z portalami MMA. No to jest takie głównie moje zajęcie na dzień dzisiejszy. A więc ciebie możemy obwiniać w razie czego za wszystkie niedogodności. Nie, wszystko jest jak najbardziej w porządku. W takim razie ze spraw organizacyjno-matchmakingowych pytanie do Marcina. Zmienił się rywal w walce wieczoru. Możesz coś więcej o tym powiedzieć, o przyczynach? Zapowiedzieć dokładnie. Tak, jest jedna zmiana. Wypadł na Mateusz Teodorczuk. W miejsce Mateusza jest nowy zawodnik, też z Silesia Cage Club z Katowic, i to jest Alan Langer. I Alan Langer będzie walczył z Fedorichem w wadze 73 kg. To jest też taka zmiana. Niestety poprosił nas zawodnik z Ukrainy, aby zmienić wagę. Poszliśmy mu na rękę też, żeby nie musiał aż tyle zrzucać. Dla Alana też jest to jakiś tam pomysł, tak, z zejściem tym, nie musi tyle schodzić z wagi, więc jest też zadowolony. Oboje się zgodzili na takie warunki, a nie inne, więc myślę, że jest okej. Też kibice nie będą rozczarowani, Alan jest bardzo dobrym zawodnikiem, bardzo dobrze się bije i w stójce, i w parterze, więc myślę, że będzie naprawdę bardzo, bardzo fajna walka. Powinienem zacząć bardziej od tej części odnośnie nazwy ICW MMA, z którą początkowo były problemy, i tu akurat myślę Lech, z którym rozmawiałem chwilę przed, bardziej wyjaśni. Znaczy ICW, na początku był Iron Cage Warriors, odezwała się później do nas federacja z Irlandii, Cage Warriors bodajże, i stwierdzili, że oni mają zastrzeżoną tą nazwę w OHIM, czyli na całą Unię Europejską. Każdy normalnie powie, nie, to jest inna nazwa, bo Cage Warriors, a Iron Cage Warriors. Myśmy w ogóle nie mieli na myśli, żeby podmałpować, czy za nimi to zrobić, ale wyszło tak, że oni stwierdzili, że jest to bardzo podobna nazwa. Ze względu aspektów prawnych wygląda w ten sposób tak, że OHIM, gdzie to się składa patenty i patentuje nazwy, może zdecydować, że na przykład klient zostanie wprowadzony w błąd. No i tutaj wychodzi na to, że na przykład klient by usłyszał Cage Warriors i Iron Cage Warriors, to może pomyśleć, że to jest ta sama organizacja, chociaż w ogóle nie jesteśmy razem, a całkiem inne kraje, ale może zostać wprowadzony w błąd. No i tutaj stwierdziliśmy, że na razie zostaniemy przy ICW, no i zobaczymy ICW MMA dokładnie, no i zobaczymy, jak będzie dalej, może zrobimy jakiś konkurs co do rozwinięcia nazwy. Odbiłem piłeczkę teraz do Marcina odnośnie planów. Pierwsza gala bardziej lokalnie, z lokalnymi zawodnikami. Jakbyś mógł coś powiedzieć właśnie o przyszłych planach? Znaczy, przyszłe plany są tak, żebyśmy jeszcze zorganizowali w tym roku dwie gale. I mimo to, że ta jest lokalnie na Śląsku, my i tak chcemy robić kolejną galę też na Śląsku. Dwie następne, myślę, te które będą, tak? Czyli jedna, chcemy ją zrobić jedną w Katowicach i kolejną być może też znowu w Jastrzębiu. Co do terminów, nie mamy jeszcze ustalonych, nie chcemy jeszcze też ujawniać tego, ale myślę, że kibice będą zadowoleni, bo będzie jeszcze dużo więcej miejsca i więc lepsi zawodnicy też na kolejnych galach. Myślę, że to tak, zostajemy na Śląsku póki co w tym roku, zobaczymy co dalej w następnym roku, zobaczymy jak po pierwszej gali wyjdzie nam to wszystko, więc myślę, że w tą stronę są plany właśnie, żeby zrobić to kolejne gale, tak? Ale na pewno zostajemy na Śląsku, ukłon tu troszeczkę kibiców z tego regionu, może pod względem takim, że nic się na Śląsku za bardzo nie działo, KSW powiedział, że nie będzie robiło swojej gali w Spodku ani w żadnej innej hali na Śląsku, MMA
ma, tak, no, póki co nie robi żadnej swojej gali, tak, no to stwierdziliśmy, że to jest bardzo dobry rynek, tu jest bardzo dużo klubów MMA, są jakieś tradycje, tak, zawodników, wojowników, czy to bokserów, czy judo, czy też MMA, no i dlatego stwierdziliśmy, że Śląsk jak najbardziej jest dla nas, poza tym my jesteśmy w chwili obecnej ze Śląska, tak, ja się przeprowadziłem z Trójmiasta na Śląsk, Leszek jest z Rybnika. Rydutowy i no dlatego tu jesteśmy teraz, więc galę robimy tu na Śląsku. Rozumiem, że obaj wywodzicie się też jakby czym się teraz zajmujecie, czyli organizacją gali, bierze się z waszych prywatnych zainteresowań, czyli treningów, tak, MMA? Znaczy tak, jesteśmy pasjonatami tego sportu. Gdzieś tam ja przynajmniej od zawsze pamiętam, że zawsze się jarałem tym sportem, gdy w telewizji widziałem boks i MMA, zawsze przełączałem na MMA. No jest to bardziej pokazowa walka, nie jakieś 9 tam rund, czy tam nawet nie wiem ile w boksie jest tych rund. Stoją i tylko biją, a tutaj krótko i w temacie, wchodzi się i się bije. No ja też trenowałem, zaczynając kiedyś jeszcze lata temu, shooto jakieś tam. No to są takie treningi, bardziej ja tam nigdzie nie ruszałem, to dla siebie to robiłem, nie? No ale zawsze mnie to kręciło i tak samo Marcin gdzieś tam trenował, no zawsze nas to jarało i wspólnie żeśmy się zgadali w tej sprawie. Nie ma co ukrywać, że w każdym biznesie chodzi o to, żeby się rozwijać i robi się go również w celach zarobkowych. Jak do tej pory właśnie jest jakieś sygnały odnośnie sprzedaży biletów, bo Śląsk nie jest biednym regionem na pewno, ale jest pod pewnymi względami specyficznym, o czym też rozmawiamy. Znaczy region Śląski jest pod tym względem, ja myślę, że bogaty, jest bardzo duże zainteresowanie galą. Co chwilę mamy telefony, co chwilę ktoś dzwoni, gdzie można kupić bilety i czy można jeszcze kupić bilety. Nawet padło hasło ostatnio, że już nie ma biletów. Są bilety. Bilety są, można je zakupić. Różne opinie jakieś tam się pojawiały w internecie, że bilety się już skończyły, że nie ma biletów, nie ma co ich szukać. Nie wiem, czy to konkurencja chce nas w jakiś sposób wygryźć. Witamy w świecie MMA. Tak, tak. Wiemy, że to jest ciężki kawałek chleba, już się o tym przekonaliśmy, ale bilety są, można je zakupić. Mamy kilka tak naprawdę punktów dystrybucji tych biletów. Punkty są wyszczególnione na naszym fanpage'u, na ICW MMA. Można nas znaleźć na Facebooku, więc tam jest cała lista sklepów, punktów, gdzie można sobie zakupić spokojnie bilety. Nie? Czy w tym biznesie macie kogoś, na kim się wzorujecie, czy macie bardziej własne pomysły? Znaczy pomysły jakieś tam zawsze na... Koła nie wymyślimy, tak? Na nowo, to na pewno. To na pewno, ale można różne właśnie takie nowości wprowadzić, gdzie mi brakowało tego, jak oglądałem w telewizji, czy tam jeździłem na takie wydarzenia. No o tym zobaczymy w ICW MMA na gali naszej, która według mnie parę nowości wprowadzi. Może to będą niektóre takie zabawne rzeczy, co chodzi o imprezę jako dla wszystkich. Nie tylko skupiamy się na tym, żeby był fajny oktagon i tam się fajnie prali, czy to nazwę, tylko żeby też się ludzie dobrze bawili i żeby też uczestniczyli w tej zabawie całej. I postaramy się tak zrobić, żeby naprawdę zainspirować, czy tam na przykład zaintrygować ludzi tym, jaka nasza gala jest, i postaramy się, żeby była na najwyższym poziomie. Rozumiem, że nie obyliście się już pewnie bez jakichś żartów w związku z terminem, w jakim odbywa się gala. Znaczy, no, żarty są, że to są tak zwane krwawe walentynki, że jeżeli ktoś nie ma pomysłu na pójście gdziekolwiek ze swoją drugą połową, no to zapraszamy na galę ICW MMA w Jastrzębiu Zdroju, tak? 14 lutego, no termin może śmieszny, ale mówię, no walentynki. W Jastrzębiu też jest tak, że... Celowo było to wybrane. Tak. No, w Jastrzębiu też nie mam, myślę, miejsca, gdzie mogą sobie ludzie przyjść, usiąść, tak, coś porobić, nie ma jakichś tam klubów, pubów i tak dalej, jest jakaś tam ograniczona ilość, a no nie ukrywajmy, no Jastrzębie ma ponad 90 tysięcy mieszkańców, no i gdzieś ci mieszkańcy fajnie by mogli spędzić czas, więc też jest pomysł na to, żeby to poszło właśnie 14 lutego, no i akurat to miasto, no bo mają bardzo, bardzo dobrą, fajną halę nowoczesną i myślę, że warto było ją wykorzystać właśnie w tym spełnia celu. Pełne normy nasze, które żeśmy założyli sobie, żeby zorganizować taką galę, założyliśmy sobie pierw, tak. jak ma wyglądać obiekt. I naprawdę żeśmy długi czas spędzili na wybieraniu obiektów, oczywiście ze Śląska, nie rzucaliśmy się na jakieś właśnie poza Śląsk, bo na pewno gdzieś w Polsce są też fajne hale,
ale wybraliśmy Jastrzębie, no bo najlepsza hala nam się wydała na początek, nie? Czyli nie będziemy się z motyką na księżyc rzucać i od razu do Spodka, nie? No, myślę, że jest jeden z najlepszych wyborów. I druga sprawa, że Jastrzębie gdzieś tam strzynęło już z jakiś tam walk box, tam był jakieś judo. No, to, no. Jastrzębie słynie z tego, nie? Że tam to były szkoły tego prowadzone. Na koniec tak, ktokolwiek chciałby z was opowiedzieć bardziej o tym odnośnie realiów, jako że jest to wasza pierwsza gala, realia nie są łatwe, są wręcz brutalne, bym powiedział. Jest ciężko. Tak, to, tak, tradycyjnie musi, jest ciężko. Kto z was chciałby bardziej tak właśnie opowiedzieć o tym, jak dotychczasowa współpraca z, nie wiem, ze sponsorami bądź kimkolwiek, tak, kto w jakiś sposób... Znaczy, no bardzo, bardzo dużo nam pomagają trenerzy z co niektórych klubów, tak? Czy to z klubu Coral, Fight Team z Bytomia, czy Silesian Cage Club, pan Tomasz Bronder, czy też Wodzisław. Tak, z trenerzy z Odry Wodzisław. Bardzo dużo nam pomógł Paweł Kowalik, tak? który nam załatwia zawodników, dzwoni, ustala z nami różne rzeczy. No naprawdę jesteśmy mu pod tym względem bardzo wdzięczni, bo myślę, że bez Pawła i bez trenerów z klubów no, ciężko byłoby nam dojść do co niektórych zawodników. Nie mamy też takich kontaktów. Jest to pierwsza nasza gala, tak jak powiedziałeś. Jeszcze nie mamy wypracowanych kontaktów. Też nie wszyscy wiedzą, kim jest. I czasami do niektórych zawodników czy do niektórych ludzi trzeba po prostu przejść tak zwaną drogą okrężną, tak? Czyli przez kogoś, kto ich zna, komu ufają. No i tak to na dzień dzisiejszy wygląda, że te osoby nam bardzo dużo pomagają. No, poza tym... Dużo osób się przyłączyło do pomocy. Tak. No tak jak mówię, myśmy się zajarali tym sportem MMA. Jak żeśmy weszli tam na przykład do Jastrzębia, czy tam z dyrektorem Mosiru, czy tam z innymi ludźmi, to widzę, że normalnie się też tym tak zajarali i naprawdę pomagają nam z czystego serca, nie? Sami dzwonią też, no naprawdę udzielają się tym, tak naprawdę nie mając w tym jakiegoś biznesu, nie? Sami że chcą też, żeby ta impreza się odbyła naprawdę z wielkim boomem, nie? Widać, że po prostu ludziom zależy na tym, żeby ta gala się odbyła i żeby była naprawdę na wysokim poziomie. No bo... Czyli ona się tam sama zaczęła reklamować. Myśmy nawet nic żeśmy nie dali do mediów. Dokładnie. Jak przyjechaliśmy, to przykładowo wszyscy... do prezydenta, to usłyszeliśmy, to są ci chłopaki od tego MMA, a myśmy jeszcze nikomu znać nie dali, nie? No, tak samo na kopalni, jak przyjechałem rozmawiać z ludźmi, to też, ej, tu jest ten chłopak od MMA, nie? Nie wiem, samo się to zaczęło taką drogą pantoflową nieść, wszyscy na to czekają. Świetnie, w takim razie życzę tylko powodzenia i do zobaczenia za tydzień. Dzięki. Dziękujemy.